Jestem tutaj, aby powiedzieć Państwu o grzechu śmiertelnym. W Kościele mówi się, że grzechem śmiertelnym to jest morderstwo drugiego człowieka, na przykład aborcja. Temat, który jest bardzo teraz sporny. Ale jestem tu, aby Ci powiedzieć, że grzechem śmiertelnym jest niepojednanie się z Jezusem tutaj na tej ziemi. Przez całe swoje życie bazowałam na swoich uczynkach i opierałam się na tym, czy jestem dobrym, złym człowiekiem. Czy Bóg patrzy na mnie przychylnie, czy nie? Myślałam, że grzech śmiertelny to właśnie morderstwo, takie wielkie grzechy. Ale kiedy w 2015 roku spojrzałam szczerze w swoje serce, zrozumiałam, że jestem w bardzo złym miejscu. Zrozumiałam to, że opierałam się na swoich uczynkach. Zrozumiałam, że opierałam się na systemie religii. Religia jest paskudna. Religia każe robić ci różne rzeczy, a twoje sumienie jest wtedy uspokojone. I mówisz sam do siebie, jestem okej. Spowiadałem się dzisiaj, ale co czujesz w sercu? Bo ja się spowiadałam, ale moje życie się nie zmieniało. Dalej byłam w tym samym miejscu, dalej gniłam od środka, dalej nienawidziłam siebie drugiego człowieka, dalej nie czułam się bezpiecznie i dalej bałam się śmierci. Panicznie bałam się śmierci. Nic się nie zmieniało. Za każdym razem, kiedy łykałam Eucharystię, nic się nie zmieniało. Nic się nie zmieniało. Możesz się śmiać, ale wiesz, że w twoim sercu nic się nie zmienia, przyjacielu. Jezus jest ratunkiem. Chcę wam powiedzieć prostą rzecz. W 2015 roku zrozumiałam, że jestem grzesznikiem, że zgrzeszyłam i brak mi przychylności Bożej. I nie dlatego, że jestem zła albo dobra moralnie. To nie o to chodzi. Zrozumiałam, że ja nie znam Jezusa. Zrozumiałam, że znam tylko coś, co podała mi religia. Oj, proszę pani, za głośno. Zrozumiałam, że ja znam coś martwego. Ale ja zawołam do tego Jezusa. On przebaczył moje grzechy. On wybaczy moją winę i nie przez moje uczynki. Całe życie się starałam, ale kiedy zawołałam do Jezusa i zrozumiałam, co tak naprawdę stało się na krzyżu. Patrzymy na krzyż, no tak, Jezus umarł na krzyżu, ale co tam się wykonało? Ja zrozumiałam, On przyszedł na tą ziemię i na krzyżu Golgoty, choć nie musiał i nie zasłużył, umarł za moje grzechy i wziął na siebie winę, która ciążyła na mnie ze względu właśnie na grzech, który popełniłam ja. Zrozumiałam w to, uwierzyłam i zostałam zbawiona. Jestem zbawiona nie z uczynków, ale z łaski za darmo. Przez to, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i wziął na siebie winę, która należała się mi. To jest właśnie grzech śmiertelny. Grzech śmiertelny, czyli niepoznanie Jezusa, oddziela cię od Niego. Jezus już zrobił krok w kierunku człowieka. On umarł za twoje grzechy. Pytanie jest, co z tym zrobisz? Możesz mówić całe życie, nie ma Boga. Albo nie interesuje Boga moje życie. Interesowało. Tak bardzo zainteresowało Boga twoje życie, że posłał na ten świat swojego Syna, abyś mógł zostać usprawiedliwiony. Ja nie robiłam wielkich rzeczy, tylko wyjrzałam swoje serce szczerze. Naprawdę można oszukiwać samego siebie i mówić, że jest dobrze. Ale wiesz, co czujesz, kiedy jesteś sam i nie musisz udawać. Jezus żyje. On umarł, ale i zmartwychwstał w ciele. On jest życiem. On jest jedynym pewnikiem na tym świecie.
Niczego nie możesz być już pewien w tym życiu. Widzisz, co się dzieje na tym świecie. Tylko Jezus jest pewny. Zawołaj dziś do Niego. Pojednaj się z Nim. Pojednaj się z Jezusem. I pozbądź się grzechu śmiertelnego. A będziesz żył na wieki.